Świat na głowie, Renata Głowacka. Witam. No i proszę zobaczyć, ze mną zespół One Quintet albo One Quintet. Dojdziemy do porozumienia? Czy używamy tak. obu nazw? Właśnie myślę, że obu nazw. I też pewnie nie tylko są te nazwy, funkcjonują też nazwy ONS kropkami. W sumie ludzie już wymyślają różne rzeczy, ale na szczęście się spotykamy powoli z tym, że publiczność nas kojarzy pod różnymi nazwami i jedni się pytają o koncerty z onymi, inni się pytają o One Quintet, dlatego też używamy różnych nazw naraz i po prostu... Też myślę, że w nazwie One Quintet tkwi jakiś taki potencjał na międzynarodową, na przykład w przyszłości karierę, koncerty, gdzieś to ułatwi. Jestem z wami. Zrozumienie. Także. To mimo, że powiedziałam one, będę mówić one. A wam to nie przeszkadza, że ludzie różnie mówią? Znaczy, ja uważam, że taka też była koncepcja tej nazwy, żeby jednak wprowadzić coś nowego, czyli że nazwa jest różnie interpretowana i też zaznaczam zawsze na koncertach i mówię ludziom, że tutaj jest dowolność wyboru. No, jeżeli komuś bardziej odpowiada one, to będzie one, jeżeli one, to one, jeżeli one, no to zostają one. Także myślę, że tutaj każdy ma wybór i jest to coś jakby niespotykanego, wydaje mi się, w nazwach zespołów. Dziewczyny, zacytuję Klausa Mitwocha, Jezu, jak się cieszę. Większość instrumentalistów, którzy rozmawiali ze mną, to byli mężczyźni. Czekałam, no poza Kamilą Drabek, która była już moją rozmówczynią i mam nagle 5 kobiet, które doskonale wiedzą, jak tworzyć i grać jazz. To teraz zapytam, jak to się stało, że wygracie razem? Zaczęło się od koncertu z okazji Dnia Kobiet. Mogę powiedzieć, że Dominika wyszła z inicjatywą i chyba ze mną zaczęła rozmawiać jako pierwszą osobą i tak łańcuszkiem stworzyłyśmy kwintet. No na próbie już myślę, że wiedziałyśmy, że to nie jest jednorazowa sytuacja i że jak najbardziej chcemy to kontynuować, bo muzycznie się zgadzamy i każda ma coś innego do wniesienia do tego naszego wspólnego języka. No i tak, no wystąpiłyśmy właśnie na Dniu Kobiet, wręcz to był taki, w sumie ja to interpretowałam jako prezent dla naszych kolegów z Akademii Muzycznej, żebyśmy właśnie razem spędzili ten... To się nazywa silne kobiety. No, trochę tak było, no w sensie prezent, no, że wychodzimy i chcemy razem spędzić ten dzień ze znajomymi i to było tutaj właśnie w Krakowie, także tak się to wszystko rozpoczęło. Okazało się, że zrobiłyśmy prezent same sobie, bo się znalazłyśmy na scenie. Przygoda zaczęła się 6 lat temu, też tutaj w Krakowie. No i do tej pory jesteśmy razem, więc chyba to był fajny pomysł. Czyli karma wraca. Tak, Patrycja się nie odzywa, bo Patrycja wtedy zdawała maturę chyba. Nie byłaś nie, to było, jeszcze nie zdawałam matury, ale byłam już na świecie. To było jeszcze wcześniej, na początku właśnie z dziewczynami grała Wiktoria Jakubowska i mi przypadło właśnie szczęście potem znaleźć się w kwintecie. Maturę zdawałam już podczas naszych tras koncertowych, jak już troszkę to się rozkręciło, także były trasy, jechałam samochodem i dziewczyny były edukowane po raz wtóry. Puszczałam wykłady z historii tam sztuki, czy z polskiego, czy omawiane jakieś lektury były, prawda, to wtedy wszystkie sobie przypominały swoje czasy szkolne i tak to właśnie wyglądało. Polskiego też było, pamiętam, chyba lektury z polskiego Herbercie, wam się najbardziej podobały w ogóle. Tak. To znaczy, że miały największe braki. Z pewnością. Nie powiedziałabym. Dziewczyny, to jest chyba taki ewenement w Polsce. Jest drugi taki zespół jak wy? Nie. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jednak widzę, że powstają faktycznie. No, jeżeli tutaj mówimy o składach kobiecych, to zaczyna się to dziać, myślę, więc... Ale mówisz o Polsce? Tak. Nie wymienię nazw, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale no wiem, że są dziewczyny, które faktycznie... I trio jest jakieś i chyba kwintet, także... Ale myślisz, że dałyście dobry przykład? No, jest to dosyć ciężkie pytanie, no ale... Ale chyba tak. Uważam, no, że no, na pewno byliśmy, powiedzmy, jako tutaj pierwszy taki zespół i też o tym rozmawialiśmy, że ważne jest to dla nas, żeby jednak dawać tą odwagę też kobietom, dziewczynom, żeby faktycznie tworzyć muzykę,
A no niekoniecznie musi to być związane, że tylko zespół kobiecy, no bo my to też do tego nie podchodzimy, że musiały być tylko dziewczyny. To wyszło właśnie spontanicznie, no był ten Dzień Kobiet i owocem tego było to, że właśnie nasze nuty się posklejały w jedną całość i chciałyśmy to kontynuować. Także tutaj jest kwestia inspiracji takiej, że żeby robić po prostu muzykę, a niekoniecznie patrzymy na płeć, prawda? Ale myślicie, że zostanie to quintetem? Czy tutaj myśli się o rozszerzeniu zespołu? Tak naprawdę no, o takim stałym pomyśle rozszerzenia myślę, że jeszcze nie było rozmowy jako takiej, aczkolwiek mamy wiele pomysłów na przykład na gościnne występy. I kto wie, może jeszcze... A gdyby się jeszcze... zgłosił mężczyzna? A już były takie sytuacje, aczkolwiek to bardziej były sytuacje na zastępstwa. I bardzo miło wspominamy takie koncerty. Też nam to dawało innej energii zupełnie. Jakiegoś takiego przełamania konwencji, prawda? Ale jesteśmy też otwarte na takie sytuacje, bowiem muzyka to jest rzecz, no, która nie przynależy do żadnej z płci. I każda wymiana różnych doświadczeń na scenie jest dla nas rzeczą niezwykle cenną. Chciałabym was wszystkie przedstawić. Zacznę od Kamili, jest mi najłatwiej, bo była już w tym studiu. Kamila Drabek, kontrabas. Tak. Kamila, ty jesteś absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, tak? Zgadza się. Ja cię już pytałam, ale to jest fajne, jak ty opowiadasz, jak wkładasz ten duży kontrabas do taksówki. Że masz to już dobrze opracowane. Wkładam zazwyczaj no, tak samo, aczkolwiek zanim do tego dojdzie, trzeba przejść pewną procedurę, czasami dyskusji z panem kierowcą. Zazwyczaj zaczyna się, kiedy zaczyna pan kierowca, pierwszym udowadniać, elementem. Udowadniać, że się tego nie da włożyć. Proszę pani, to nie wejdzie. Przecież jak to ma wejść tutaj? Nie? Jeszcze będę musiał siedzenia złożyć, ale mówię, proszę pana, to się na pewno zmieści. Ja już wiele modelów samochodów testowałam, wiele krakowskich i nie tylko taksówek przychodziło już ten dialog ze mną. Zazwyczaj się udaje, jeżeli tylko ktoś jest chętny na spróbowanie, żeby to siedzenie złożyć. To bez problemu. W twoim przypadku wybór instrumentu był oczywisty, no bo tata był kontrabasistą i rosłaś z takim instrumentem w domu. Czy myślałaś o innym? Zaczynałam od fortepianu. Tak naprawdę grałam na oboju w ogóle chwilę, ale to bardzo krótko. Chciałam w sumie grać na saksofonie, więc już te jazzowe instrumenty mnie interesowały, ale się leczyłam na astmę w tym czasie i to nie było zalecane, żeby iść na instrument dęty, a że tata grała na tym kontrabasie. Była fajna klasa tego instrumentu u nas w szkole muzycznej w Bielsku-Białej, w miecie, z którego pochodzę. Więc w pewnym momencie, no teraz jak na to patrzę, z perspektywy czasu wydaje się to być naturalną sprawą, że tak się stało. Ty masz swoje trio, pamiętam tercet, pamiętam. Tak. I razem wygraliście konkurs na fonograficzny debiut roku, wydaliście płytę. To jest wszystko w naszej rozmowie, więc jakby ktoś chciał posłuchać, to na naszym YouTubie może dokładnie odsłuchać naszą rozmowę. Ale ty mi tam powiedziałaś, że przed tobą jakiś bardzo interesujący, ciekawy projekt, nie chciałaś zdradzić co? Czy to się zrealizowało, czy to jeszcze jest w powijakach? Czy chodzi o zespół Szamanie? Powiedziałaś, że poszamanisz. Tak, że szamanimy. No to szamanimy wspólnie razem z Polą. Tak, tak. I razem z Kasprem Kazimierskim. I będziemy grać koncert w lipcu, więc szamaństwa się odbywają jak najbardziej. Ale muzyka połączona śledzić. Jest z jakimś obrzędem, czy nie? Zobaczymy. Zachęcamy do obserwowania. Nie wiadomo jeszcze, co nam strzeli do głowy. Myślę, że jest ogromny potencjał w tej nazwie, jak i w tym składzie osobowym. Myślę, że można się spodziewać po nas wszystkiego. No to jeszcze na zakończenie, co to jest szamańska muzyka? Co, wolna? Myślę, tak. Że dobry trop. I? Szamańska muzyka. No zobaczymy, no graliśmy jeden koncert na razie, więc no, ciężko stwierdzić. Ale to są wasze kompozycje? Tak, to są rzeczy, które wymyślamy wspólnie na bieżąco. Patrycja Wybrańczyk, najmłodsza. Tak jest. Czy tobie, Patrycjo, mówi coś imię i nazwisko Franciszek Wybrańczyk? Mówi mi bardzo wiele. Był to mój dziadek. Mój dziadek, który również był muzykiem i aktywnie udzielał się na scenie właśnie klasycznej, orkiestrowej.
I założył Symfonię w Warszawie. Dokładnie tak. I z tego głównie go znamy i podziwiamy. Ty współtworzysz trio dalej razem z Wiśniewskim i Rutkowskim? Właśnie tutaj podzieliły nas losy akademickie, bowiem chłopcy pojechali na studia, Michał Rutkowski do Łodzi, a Igor Wiśniewski do Odense w Danii. Także troszkę nas rozdzieliły te decyzje, które podjęliśmy. Aczkolwiek aktualnie współpracuję właśnie w sumie najprężniej z dwoma triami. I jedno to jest Peterson's Lightroom Project, właśnie trio fortepianowe. To jest taka skandynawska muzyka? Tak, dokładnie tak. Znaczy w wydaniu polskim oczywiście, ale inspiracja jak najbardziej. Drugie trio to jest trio gitarzysty Kuby Żółbaka. Też właśnie w podobnych klimatach, ale inny zestaw instrumentów. Jak w przypadku Kamili wybór instrumentów był prawie oczywisty, to w twoim przypadku nie bardzo. Tata gra na klarnecie, a mama na skrzypcach. Tak, właśnie to też... Dwa porządne instrumenty i skąd perkusja? Skąd właśnie garnki, można powiedzieć, tak? No, to historia była taka, że właśnie poszłam do szkoły pierwszego stopnia klasycznej za namową rodziców, zresztą bardzo mi się tam podobało i jeszcze do końca na przełomie tam podstawówki i gimnazjum nie byłam w stanie się określić, czy bardziej w perkusję, czy jednak klasyczne instrumenty. Gdzieś tam ciągnęło mnie wtedy w rozrywkę. Moi rodzice bardzo byli tym zafascynowani moim pomysłem, jako że sami spędzili życie w świecie klasycznym i po prostu też byli zaciekawieni czymś nowym. Także poszłam do szkoły muzycznej, rozrywkowej dalej i poznałam, czym jest jazz. I tak jakoś to się rozkręciło, zaczęło, że teraz jestem na akademii. A jak mama w domu gra klasykę na skrzypcach, to nie masz takiego poczucia, szkoda, że ja tak nie gram? Miewam. Aczkolwiek na początku, no cały czas mi towarzyszą jakieś wątpliwości, czy jestem na dobrej drodze. I może lepiej bym się spełniała w świecie klasycznym, ale nie, no tak, dzieją się różne rzeczy między innymi z dziewczynami i sobie myślę, że nie ma innej opcji. To nie zastąpi tego klasyka. A poza tym zawsze można gdzieś złapać kontakt z tym środowiskiem i tworzyć coś wspólnego, na przykład grając na perkusji jazzowej, jednak tworzyć właśnie muzykę z muzykami klasycznymi, co też mam przyjemność czynić i jest to fenomenalne doświadczenie właśnie i czuję się powoli coraz bardziej spełniona zawodowo. Dziewczyny, zagramy. Zagramy drożynę, ale utwór nagrałyście u nas, czyli w Dworku Białoprotnickim dla Katowic z okazji 5-lecia przyłączenia miasta do strefy UNESCO. Wasza pierwsza płyta
One Quintet została wydana w maju ubiegłego roku. Rozpoczęłyście trasę koncertową, no ale niestety pandemia ją przerwała. Co dalej? Wznowicie tą trasę? To znaczy, myślę, że częściowo ta trasa się odbyła podczas pandemii, jednak była to trasa głównie online'owa, więc poniekąd ja tak odczuwam, że była ta trasa premierowa i popremierowa. Dokładnie, też ta pierwotna, prawda, jak jeździłyśmy, miałyśmy właśnie trasę po całej Polsce. Mimo, że ona odbyła się w połowie i tak naprawdę w samochodzie dowiadywałyśmy się, że koncerty ostatnie w kolejności znikają po kolei, aż w końcu w samochodzie jadąc gdzieś wiedziałyśmy, że jedziemy na ostatni koncert tak naprawdę. To też był właśnie, na tyle dużo było koncertów i przygód różnych z tym związanych, że tak czujemy, że to się jednak odbyło. Słuchajcie, płyta została zauważona, no bo dostała nominację do Fryderyków 2021. Jazz Soul wybrał ją, no wyróżnił wśród 25 najlepszych płyt za ubiegły rok. Gratulacje. Dziękuję pięknie. Tam jest 7 utworów. Kto komponował? Kompozycje są Poli Atmańskiej, są mojego autorstwa oraz aranżacje Dominiki. A powiedzcie, jak to jest? Czy jest w zespole demokracja? Jest. Czy kto jest? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Nie, no tak, no my nawet, to też jest nasze założenie, że nie mamy liderki i chcemy słuchać siebie nawzajem i żeby jednak każda została usłyszana w tym zespole, więc... Ale trzy kompozytorki są. Tak naprawdę uważam, że jest 5. Czy każda coś komponuje z was? Dobrze. No, tak, to tak jest naprawdę na następnej płycie. To moje pytanie jest jeszcze bardziej... Na nowej płycie, tak? To tak, moje pytanie jest jeszcze bardziej zasadne. Czy nie powstają konflikty? Czy nie każda z was nie stara się udowodnić, że jej kompozycja jest lepsza od pozostałych? Absolutnie nie. Powstają konflikty oczywiście. No, ale nie na tyle, która komponuje lepiej. Wręcz jest, myślę, zawsze wspieranie i dopingowanie, że faktycznie każda tutaj z dziewczyn fantastycznie pisze, więc no, takich konfliktów nie ma. Są po prostu dyskusje, które są czasem zacięte, ale na pewno nie nosi to znamion rywalizacji. No, jakby gramy do jednej bramki. Nie mam przerostu ego tutaj żadnej z koleżanek, przyjaciółek, także się dogadujemy. Ta płyta, jak już mówicie, jest trochę przesłuchana, trochę ograna. Czy jest coś, co byście zmieniły na niej teraz? Jakby można było wyjąć coś zagrać inaczej? Myślę, że jak najbardziej są takie rzeczy, już też o tym rozmawiałyśmy, ale... Też to nie jest, myślę, konieczne, żeby się aż tak z tym dzielić. Myślę, że te wnioski, które wyniosłyśmy z tego, co powstało, przeniesiemy, mam nadzieję, na następną płytę i to po prostu będzie odpowiedzią na to pytanie. Miałam pytać na końcu o plany i o następną płytę, ale skoro już ten temat został wywołany, to powiedzcie coś bliżej. Co przygotowujecie? Tak, żeby zachęcić, to nie zdradzić wszystkich szczegółów. No, myślę, że będzie część kompozycji, które wykonywałeś może na koncertach, jakieś takie 20%, a które się nie znalazły po prostu na poprzedniej, więc część będzie przeszłości jeszcze zawarta. Właśnie będą kompozycje między innymi Patrycji, Dominiki chyba też, dobrze mówię, czyli każdy jakby się zrealizuje, to na pewno będzie nowość. No, ale myślę, że super jakością będzie tutaj to, że każdy już jest z nas... jakby bardziej określone. Jesteśmy jeszcze bardziej zgrane przez tyle lat, więc to na pewno się zawrze. Też ale, myślę, że no. Właśnie zmiana koncepcji w taka graniowa nastąpi, bo odkąd pracujemy nad nowym materiałem, też inaczej wyglądają próby, inaczej podchodzimy do tego materiału, bo jesteśmy w jakimś sensie, już ten materiał dawny został wygrany w konkretny sposób, dlatego teraz po prostu szukamy nowych rozwiązań. Kiedy to może być? Przepraszam, bo będzie nowe instrumentarium. To może zaciekawić. Tak? No chcemy dołączyć. Mogę powiedzieć, czy nie? To już będzie tutaj saksofon barytonowy i będzie jeszcze altówka. Także naprawdę to będzie coś, myślę. Kiedy? No tutaj na razie może wstrzymamy się z określeniem konkretnej daty, ale... No... Planujemy, żeby w tym roku jeszcze się to wydarzyło. No. To zapytam jeszcze teraz, bo trochę macie utrudniony ten żywot muzyczny, bo tak początki to Kraków, no ale mieszkacie w różnych miastach.
Więc jak wygląda to dogadywanie prób? Jak wy się umawiacie? No właśnie ostatnio ustalaliśmy grafik prób, poszło całkiem sprawnie. No jedyne no, dwie godziny siedziałyśmy w kalendarzach, tak. I szukałyśmy luk. Próba wyglądała tak, że śpicie u siebie w domach, umawiacie się nie, w tych miejscach, no, gdzie mieszkacie? Zazwyczaj gościmy siebie nawzajem. No i no nie, w sumie też Warszawa, Kraków to nie są jakieś niesamowicie nie wiadomo jakie odległości, także da się to jakoś połączyć. Ale może Dominika powinna się wypowiedzieć, bo Dominika właściwie ma najbardziej utrudnione, bo mieszka w Niemczech częściowo, znaczy, więc, nie, więc to ty powiesz, że może jak to jest, dojeżdżasz znaczy, ja na próbę z nimi. W ogóle nie lubię o takich rzeczach rozmawiać, bo mam takie przekonanie, że jakby człowiek męczy się od samego narzekania, że w dużej mierze w ten sposób to funkcjonuje. Ale po pierwsze ja absolutnie się nie zarzekam, że muszę mieszkać w Krakowie, w sensie jeżeli już jestem w Polsce, to że muszę być w Krakowie, absolutnie nie. A poza tym mam takie głębokie przekonanie, że jakby, że muzycy właściwie nigdy nie są takimi ludźmi do końca stacjonarnymi, w takim sensie, że nawet, no taki prosty przykład, prawda? Mam jakichś tam różnych fajnych ludzi, nie tylko tutaj obecnych, których lubię w Warszawie odwiedzać. No i w praktyce wygląda to w ten sposób, że na przykład dzwonię do kogoś, pytam się, słuchaj, mam próbę, coś tam, nie wiem, robię tego typu, może się spotkamy. I to nie jest takie proste, żeby tak po prostu zastać muzyka w domu, prawda? Więc jakby wszyscy w takim sensie troszeczkę funkcjonujemy, że jesteśmy trochę tu, trochę tam. Więc nie uważam, żeby to sam ciebie był problem, no chyba, że właśnie gdzieś tam po drodze, prawda, okaże się, że się tak ludzie pozmieniali, że już nie mają o czym ze sobą grać. Wydaje mi się, to mogłoby być kłopotliwe, ale póki co nie obawiam się takiego scenariusza. Widzę, że iskrzy między wami. Ale skoro tak. już rozmawiamy, Dominika Rusinowska, skrzypce, Akademia Muzyczna w Katowicach, tak? No tak, ale wtedy jakby to nie było innego wyboru. Teraz jeżeli ktoś chce iść na skrzypce jazzowe, no to ma różne opcje w samej Polsce. Kiedy ja szłam, to takich opcji nie było. A Dominiko, to jesteś był naturalny wybór. Laureatką Nagrody Publiczności na drugim międzynarodowym konkursie imienia Zbigniewa Zajferta. Jako pierwsza Polka weszłaś do finału. To było w 2016 roku. Ktoś, kto dostaje Nagrodę Publiczności na tak ważnym konkursie skrzypcowym, i na konkursie o tak wysokim poziomie artystycznym, to najczęściej decyduje się na solową karierę. A ty postanowiłaś grać w zespole. Co przeważyło o tej decyzji? To znaczy tak, ja myślę, że to jest kwestia charakteru w dużej mierze. Jakby to, co decyduje o tym, co będziemy muzycznie robić. Dlatego myślę, że ja się nie nadaję do solowej kariery w takim sensie, że po pierwsze nigdy to nie było moje marzenie, a po drugie gdzieś tam powiedzmy dojrzewając, tak to górnolotnie trochę zabrzmi, ale w pewnym sensie to mam na myśli, no to gdzieś tam po drodze jakby no, poczułam i zakochałam się w małych składach po prostu. Mimo że na przykład dla mnie ulubiony instrument to nie jest konkretny instrument, tylko orkiestra albo chór. Takie rzeczy uwielbiam i kocham, tak, to jest prawda, ale z drugiej strony jestem przekonana, że można się realizować i spełniać w małych składach i myślę, że zawsze będę takie rzeczy robić. A jakie te składy będą? Na pewno różne, no bo cały czas się zmieniamy, jakieś tam gusta też się nam zmieniają, prawda? Więc no sama jestem ciekawa, co będę robić za parę lat. No, mam nadzieję, że się uda zrealizować kilka koncepcji, które mam jakby na ten rok, ale no właśnie, ale myślałam nie o kwartecie, tylko o septecie, więc to może być trochę trudne organizacyjnie, ale materiały tak już piszę. Czy ty jesteś z domu muzycznego? Rodzice grali na jakichś instrumentach? Czy taki talent w pierwszym pokoleniu? Rodzice są oboje po studiach muzycznych. Tak jak było z tatą Kamili, to mój tato też jest basistą. Tylko, że no właśnie, z moim tatą było tak, że on jest takim ciekawym przykładem właśnie osoby, która sama być może za wiele w swoim życiu jazzu nie grała, ale za to skutecznie zaraziła nim innych. Więc, czy słuchał pewnie dużo tak, tak, oczywiście, ale mam też na myśli takie sytuacje, że gdzieś tam właśnie
zabieranie mniej brata na warsztaty i tak dalej. Czy na przykład, właśnie tutaj myślę, ta historia będzie to dobrze obrazować. Był kiedyś, nie wiem czy wciąż jest, taki festiwal bodajże w Zielonej Górze, on się nazywał chyba Green Town Jazz, czy jakoś tak. I na tym festiwalu miał grać któryś z naszych ówczesnych idoli, to znaczy mój i brata. No i ojciec wsiadł z nami w pociąg, Przemyśl, Zielona Góra, co tam, prawda, bardzo blisko, wygodnie, świetna podróż. I pojechaliśmy te paręnaście godzin w jedną stronę. Więc coś takiego mam na myśli, prawda, że no dobra, może macie dziwne marzenia, moje dzieci, ale ja was kocham, więc wam pomogę. Coś mniej więcej tego typu, prawda, szczególnie z perspektywy kogoś, kto po prostu jest po klasyce, no i większość swojego życia spędził ucząc dzieciaki w szkole muzycznej. Więc to nie jest takie oczywiste, żeby w ten sposób wspierać, prawda? A dobrze, grasz na skrzypcach, to może zacznij grać jazz. No nie, to raczej myślę, mało kto ma w głowie takie pomysły. Często jakieś różne ciekawe okoliczności stoją za tym, że ktoś decyduje się na jakąś konkretną muzyczną ścieżkę, prawda? I kiedy ja zaczynałam, gdzieś tam szukałam tej swojej drogi, to pamiętam, że... Znaczy nie powiem, że teraz jest dużo łatwiej, bo pewnie nie, ale wtedy było o tyle inaczej, że no pierwsza lepsza rzecz z brzegu, prawda? Wybieramy, nie wiem, warsztaty jakieś, na które chcemy jechać. No i prawie zawsze standardem było to, że nie mieli skrzypkowie jakby do kogo pojechać, do kogo się zwrócić i tak dalej. I pamiętam, że właśnie tato znalazł informację o tym, że o kurczę, w Krakowie są warsztaty i skrzypkowie mogą jechać. I pamiętam, że on taki podekscytowany do mnie przybiegł z tą informacją i mówi: Dominika, zobacz, super, w ogóle jedziemy. Ja wtedy jakoś byłam, nie wiem, w okolicach matury, przypuszczam, coś takiego, ale jakby no jestem bardzo wdzięczna za to, że w ogóle ktokolwiek taki się znalazł, kto wspierał te moje nieoczywiste wybory. Ale był muzykiem, może słyszał, że twoje granie to jest granie jazzowe. Oj, wtedy to na pewno takie nie było, bo to z takiej perspektywy dzisiejszej to mogę jakby to ocenić, prawda? Ja wtedy byłem na etapie słuchania fajnych rzeczy i takiego bardzo bolesnego gdzieś tam próbowania, głównie nieudanego, różnych rozwiązań, ale no to jakby nie ma w ogóle znaczenia, bo... Żeby trafić na to swoje miejsce, jestem przekonana o tym głęboko, no to trzeba po drodze robić różne rzeczy. Bardzo często one będą nieudane. Więc jakby z takiej perspektywy to można powiedzieć, no dobra, były jakieś tam próby, nie wszystkie udane, ale trzeba było je podjąć, wtedy był na to czas. No i tyle, i myślę, że to było cenne. Gramy. Katorna. Zagrałyście ten utwór w Domu Kultury Kadr w Warszawie. We'll be right back.
szukając informacji o was, przeczytałam takie tytuły. Nowy polski jazz ma twarz pięciu kobiet, ale zagrały. Rewelacyjnie grają. Czy to was cieszy? No, pewnie, zawsze. Komplementy zawsze tak, wskazane. Ale ja się zastanawiam, czy to pisze ktoś, kto nie dowierzał, że przyjeżdża zespół jazzowy składający się z pięciu kobiet i że ten zespół może zagrać perfekcyjnie jazz. Ja myślę, że nie ma szczerze co się nad tym zastanawiać, jakie były założenia publiczności. Bardziej bym się skupiła na tym, że po prostu świetnie gramy i już zmierzam do tego też, żeby wychodzić po prostu z tych kliszy i po prostu tworzymy super jakość. Ja tak mam z tym zespołem, że po prostu czasami są takie momenty w życiu, że wiesz, że coś się uda i że po prostu czujesz, że jesteś na swojej drodze i jakby mam wrażenie, że tutaj to tak wszystko działa. Także mnie to nie dziwi po prostu takie opinie. Czy One Quintet da się zamknąć w jednej szufladzie? W szufladzie pod tytułem jazz? No raczej chyba tego byśmy nie chciały chyba do końca. Ja przynajmniej lubię też muzykę, której jak słucham, której nie umiem też sprecyzować jakąś jedną nazwą. Więc uważam, że właśnie to, że jest ta nasza piątka, jednak każda z nas słucha też trochę innej muzyki. Też oczywiście słuchamy gdzieś tam podobnej, ale no każda ma jakieś i różne inspiracje i to wnosi... To jakie ty masz inspiracje? Ja raczej siedzę w muzyce, no i tu właśnie jest to słowo alternatywne, które właściwie określa wszystko i nic, ale lubię zespoły alternatywne i też elektronikę. Generalnie jestem fanką dużych festiwali takich w Polsce, gdzie jest właśnie muzyka elektroniczna i zespoły zagraniczne przyjeżdżają, więc to są moje klimaty. Co to znaczy zespół alternatywny? No i właśnie tak jak powiedziałam, że to oznacza wszystko i nic. No to tutaj moim ulubionym zespołem jest generalnie Radiohead. No i mogę powiedzieć, że oni są alternatywni, bo właśnie nie jestem w stanie też określić do końca, jaki to jest gatunek muzyczny, więc bo, się mówi wtedy o waszej muzyce to się pisze, że to jest open jazz, że to jest fusion lat 80., że to jest muzyka... Tak, to jest że ciekawe, to jest muzyka ilustracyjna. Dlatego, was pytam. Ja myślę, że też dzisiaj miałyśmy dyskusję po drodze, jak co dzień w ogóle o tym, czym jest jazz i w dzisiejszych czasach, jak o tym myśleć i kto powinien grać, jak edukować i tak dalej. Ja myślę, że takim wygodnym rozwiązaniem jest po prostu muzyka improwizowana. To chyba zawsze się zgadza, bo... Tak jak muzyka alternatywna. Nie no, improwizacja już coś determinuje, tak? Czy jakby podstawą naszej gry i tego... jakby takim narzędziem, którym operujemy, żeby stworzyć coś innego. Mamy utwory, one przybierają różne formy, od skomplikowanych na 10 stron albo więcej, do takich półstronicowych, albo do tekstu, do pomysłu, prawda? I narzędziem, którym operujemy, jest po prostu improwizacja, która ma swoje korzenie jak najbardziej w jazzie, tak jak nasze wykształcenie, ale inspiracje są różne i też wnosimy każda swoje pomysły. Improwizacja, właśnie o to teraz chciałam zapytać. Czy wy wolicie takie utwory, które mają tylko zakreślone jakby ramy i reszta to jest wasza inwencja, improwizacja, wasza kreacja? Czy takie utwory, które są absolutnie nutowo rozpisane? Myślę, że to... kaprysy rządzą tutaj, decydują, bo też patrzę na nas, jak pracujemy, o czym rozmawiamy, na różne rzeczy po prostu mamy ochotę podczas naszych grań wspólnych, także czasami sobie mówimy, zagrajmy to w ten sposób, albo zupełnie zagrajmy jakiś utwór bez tematu i zobaczmy, co się z tym stanie, a momentami właśnie fajnie zmierzyć się z materiałem nutowym, który wymaga od nas też ćwiczeń i gdzieś tam nas rozwija. Ja bym tutaj zaryzykowała takie krótkie stwierdzenie, że z jednej strony się nie boimy nut, a z drugiej strony nie chcemy, żeby one były celem samym w sobie. Tak mi się wydaje, że możemy chyba tak powiedzieć. Ja myślę, że też tak patrząc przez pryzmat tej pierwszej płyty, ciężko jest stwierdzić, co bardziej nam odpowiada, ale myślę, że właśnie ta różnorodność jest interesująca, że znajdują się też formy takie piosenkowe, zwarte, konkretne. Są też 10-minutowe, frywolne improwizacje. I właśnie, opowiadałaś mi o tym 10-minutowym kawałku, jak go nagrywałyście, jak wyrzuciłyście wszystkie emocje z siebie, jak improwizowałyście.
Tak, ale tak, prawie się zespół rozpadł wtedy, no. O. Ale weszliśmy do studia i zagrałyśmy właśnie ten utwór. To był tak zwany pierwszy take. Właśnie realizator Piotrek Wilmanowicz powiedział, że była to pierwsza sytuacja, z jaką się spotkał w historii swojej realizatorskiej kariery. Studio Cavatina w Bielsku-Białej. Że rzeczywiście za pierwszym take'iem został 10-minutowy utwór zagrany. Zagrałyśmy, wyszłyśmy ze studia i mamy to. Dobra, nie słuchamy. To będzie to. I też nie wiem, ja przynajmniej tak to wspominam, że we mnie się zrodziło wtedy takie przekonanie, że a jakie to tam będzie są emocje płyta w tym utworze? Byłyście, jakie tam są emocje w tym utworze? Byłyście takie nabuzowane, czy spokojne, czy... Myślę, że ciężko to ocenić z perspektywy czasu, jeżeli się nie było w tym miejscu i nie było się nami w tej sytuacji, więc my mamy jakieś skojarzenia emocjonalne, bo tam byłyśmy wtedy i przeżywałyśmy te rzeczy. Kiedy słucha się tego bez jakby świadomości, co za tym stoi, to każdy, w każdym, no też chyba tak właśnie działa ta muzyka improwizowana i ta wolność, że każdy może przefiltrować to przez swoje emocje i usłyszeć w tym siebie po prostu. Bernard Maselli, który tu był moim gościem, powiedział, że miarą muzyka grającego w zespole jest oczywiście muzyka, to po pierwsze, ale bardzo ważny jest też stosunek tego muzyka do swoich kolegów. To, jak on przekazuje, jak improwizujecie, to jak on przekazuje zakończoną swoją improwizację. Czy wy to macie już wypracowane między sobą? Tak, tak. Też mi się wydaje, że to w ogóle jest nasza wypadkowa też i nasza super jakość też w tym, że przez to, że mamy do siebie duży szacunek, to słychać po prostu. To słychać, że się lubimy, słychać, że się słuchamy na scenie, że coś między nami jest, jakby... No, to jest po prostu... No ja właśnie tu chciałam dodać, że jakby no traktuję ten zespół jako 5 przyjaciółek, które z chęcią się zawsze spotykają. No, dla mnie trasy, koncerty to zawsze jest czysta przyjemność, a nawet jak są gorsze dni, bo oczywiście zdarzają się i takie, to jak jesteśmy razem, to po prostu wszystko jest, powiedzmy, łatwiejsze, bo są też takie sytuacje, że gdzieś są zespoły, ale między nimi nie ma nic jakby poza właśnie muzycznego. I w sumie, nie wiem, no dziwię się. No, dla mnie to a czy jest wy jesteście swoimi fankami? Czy wam się nawzajem podoba to, jak gracie? Oj, zdecydowanie tak. No tak. Jakby dlatego gramy ze sobą, bo muzycznie jakby się to zaczęło, a właśnie potem się nawiązała tak naprawdę przyjaźń, no bo się nie znałyśmy, powiedzmy, na tych pierwszych koncertach. No ja tam może z Polą, bo jesteśmy rodziną, więc my się całe życie znamy. No natomiast z dziewczynami no potem zaczęła być jedna wielka przyjaźń, no na początku jednak dobierałyśmy się muzycznie, a i zaznaczam, no nie było tak, że specjalnie, żeby tutaj dziewczyny, no że to jest tylko i wyłącznie najważniejszy czynnik. Ale to też bardzo często się w ogóle zdarza, że tak gdzieś w mniejszych grupkach, właśnie nie w kwintecie, naturalną u nas są dyskusje o treści. Jezus, zobacz jak ona wygląda wspaniale, patrz w ogóle na jej włosy, zobacz co ona tam gra, jakie to było świetne, co w ogóle dzisiaj wykonała na tym koncercie. I to jest obecne po każdym koncercie, po każdej próbie, że gdzieś między nami jest olbrzymia taka chemia i energia po prostu i uwaga kierowana to na ja inne. Powiem, co mnie zaskoczyło, miałyśmy wspólną garderobę, jedna z was otworzyła walizkę i... Kto chciał, to coś mógł sobie wziąć z tej walizki. No chylę czoła, no. Dziewczyny, to się rzadko zdarza. Ja że nie ma takiej damskiej zazdrości między wami. Ja myślę, że tym właśnie wygrałyśmy, że mimo tego, że na początku się nie znałyśmy i że tak jak już mówiłyśmy, pojawiają się konflikty i że wcale to nie jest tak, że jesteśmy jakoś do siebie bardzo podobne, tylko przeszłyśmy wiele procesów i wiele bardzo trudnych sytuacji i dałyśmy sobie z nimi radę i że wygrałyśmy tym, że trzymamy się w tym razem i że potrafimy się wzbić ponad różnice, które są między nami i zauważyć, co w każdej z nas jest pięknego i czerpać z siebie nawzajem pomimo tego, że czasem się ze sobą nie zgadzamy i myślę, że to też słychać i na naszej płycie, i na naszych koncertach. I tak trzymać, bo najlepsze zespoły rozpadały się właśnie przez takie różnice charakteru, ale ja za was trzymam kciuki. Pola Atmańska teraz, Piano, tak. Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej w Katowicach. Tak. Tak. Mhm. Jesteś laureatką drugiej nagrody na międzynarodowym konkursie na kompozycję jazzową, trzeciej nagrody na międzynarodowym konkursie B-Jazz w Belgii. Dostałaś nagrodę specjalną Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w 2019 roku. Nie spisałam już pozostałych, były jeszcze trzy.
Wybrałam te, moim zdaniem, najważniejsze. Okay. Tak, dla mnie też są ważne na pewno. Masz swoje trio. Tak, owszem. I to trio gra twoje kompozycje autorskie. Tak, owszem, owszem. Tak, mam trio. Zamierzam, myślę, w jakimś niezbyt odległym czasie zrealizować w końcu pierwszą płytę z tym zespołem. Zmieniłam też skład ostatnio, więc przyznam, że przez tę pandemię wiele rzeczy mi się tak układało w głowie, klarowało. Dawałam sobie przestrzeń na pewne zmiany koncepcyjne i tak dalej, ale tak, na pewno trio jest dla mnie bardzo ważną formą mojego wyrazu. Tak, ale też nie jedyną, bo różne rzeczy robię i różnymi się zajmuję, ale akurat wspomniałaś o tym, to tak bardzo ważna część. I w ogóle granie w trio jest takie szczególne, takie bardzo intymne i fajne, także mam nadzieję, że się zrealizuje w końcu to nagranie. A fortepian? Proszę, trzymaj kciuki. Wybrałaś, bo oczekiwania rodziny były, bo dziewczynka powinna grać na fortepianie? No właśnie ciekawie, że o to pytasz, bo ostatnio udało mi się dowiedzieć tak facto, jak to się stało, bo mój tata grał na pianinie, czego bardzo nie lubił i nie wiem właściwie, jak to się stało, że ja zostałam pianistką, mając taki background u taty, ale najpierw była w ogóle wiolonczela. Znaczy, grałam na pianinie od 5 roku życia. Wiem, że poprosiłam chyba rodziców w wieku 5 lat o instrument. To tak, to ostatnio mi mama właśnie przywołała. No i dostałam, grałam sobie tam sama dla siebie, jakieś prywatne lekcje były, ależ w szkole muzycznej pierwszej i drugiej sobie byłam na wiolonczeli. Więc jakby o mały włos nie zostałam wiolonczelistką klasyczną. Prześliczna wiolonczelistka. Tak, tak, tak. No, ale gdzieś pamiętam, że było tak, że grałam na wiolonczeli, jakąś tam suitę sobie Bacha gram i za chwilę tak pół godziny i dobra, idę coś poimprowizować. Także no naprawdę. I do pianina. Proszę? I do pianina? I do pianina, no. Także zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło w tę stronę. No. Dobrze, to teraz zagramy, dziewczyny, może niekochaną, utwór z okazji 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Komedy, aranżacja Dominiki Rusinowskiej. No i wisienka na torcie. Saksofonistka.
A dlatego, dlaczego Wisienka? Bo dla mnie saksofon jest takim bardzo seksownym instrumentem, zwłaszcza jak gra na nim kobieta. Monia Moc. Monia, ty skończyłaś Krakowską Akademię Muzyczną. Tak jest. Jesteś laureatką nagrody Powiew Młodego Jazzu. Te nazwy są straszne, ale na krakowskim, na festiwalu Krokus Jazz Festival w 2018 roku. Drugie miejsce zdobyłaś w konkursie Novum Jazz Festival w 2018 roku. Ja generalnie teraz rozpoczęłam od zeszłego roku też współpracę z Królem, to jest polski wokalista. Także no, jakby teraz przede wszystkim zajmuje mi czas właśnie One Quintet i Król. A pytam was wszystkie o domy rodzinne. Czy ten saksofon to był rodzinnie wybrany, czy sama zadecydowałaś? Sama zadecydowałam i z tego, co tutaj właśnie wychodzi, jestem jedyną osobą z niemuzycznego domu. U mnie nikt wcześniej nie grał na żadnym instrumencie. Także no, to było w sumie właśnie spontaniczne trochę z mojej strony, jeżeli chodzi o instrument. Najpierw grałam na gitarze 2 lata, nazwijmy to graniem. Chodziłam do szkół właśnie prywatnych, nauczyłam się paru akordów i melodyjek. Natomiast potem był ostatni rok i możliwość, żebym zdawała do szkoły muzycznej państwowej. No i nie ukrywam, że tutaj była taka historia, że wtedy był jakiś boom na gitarę. Wszyscy zaczęli grać na tych gitarach, na korytarzach w szkole i ja chciałam iść na gitarę, ale stwierdziłam, że trochę za dużo się pojawiło tej gitary w otoczeniu. I akurat koleżanka z klasy powiedziała, że jej brat zdaje na saksofon i wtedy powiedziała, to będzie to. No i zdałam na saksofon i tak się rozpoczęła moja przygoda z tym instrumentem. A potem się właśnie okazało, że jest to ulubiony instrument mojej mamy, więc gdzieś tam jest to połączenie rodzinne. I też właśnie zawdzięczam moim rodzicom, że słuchali zawsze bardzo dobrej muzyki w domu. Może nie jazzowej, jazzu raczej nie było, właśnie była alternatywa i tym podobne zespoły. I myślę, że to też jakoś tam rozwinęło ten mój instynkt muzyczny i zdecydowałam pójść w tę stronę. Rozumiem, że lubisz teraz ten swój instrument już i nie zamieniłabyś go na żaden inny. Oj tak. Znaczy, ale nie zamieniła. Jak najchętniej bym się nauczyła również na innych instrumentach, ale uważam, że... No na czym na przykład? Na perkusji. Na perkusji, już zaczęłam. To ja, na perkusji to ja też chcę. Tak, no myślę, że rytmiczne instrumenty też jest fajnie połączyć, jeżeli się gra na melodycznym, bo to gdzieś tam rozwija tą kreatywność. Natomiast jeżeli chodzi o saksofon, uważam, że był to dla mnie strzał w dziesiątkę, ponieważ nie wyobrażam sobie, że mogłabym przełożyć swój język, swoje brzmienie na inny instrument, tak jak robię to na saksofonie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A to jest jedyny saksofon, na którym grasz? No jeszcze teraz zaczęłam też na barytonie grać. I będzie to na następnej płycie. No już to zostało powiedziane, no, więc chyba nie ma innej możliwości. Dlatego podpytuję. Dziewczyna z Close as Light z festiwalu Jazz w Ruinach, który chyba bardzo lubicie. Tak, tak. Ale Jazz w Ruinach czy Jazz w Ruinach i Klip? Ważne, że się zgadzamy. Ja gdzieś tam czytałam, że lubicie tak, festiwal Jazz w Ruinach. Jak tak, bardzo, tak. Bardzo. Tak. Dobrze. Jeden... Słuchamy. Thank you.
Na zakończenie jeszcze chciałam porozmawiać o audycji, którą prowadzą dwie z Was, Kamila i Patrycja. Tytuł tej audycji to Rozmowy przegrane. Zgadza się. Tak. Przegrane, czyli od przegrywania. Od przegrywania tego na scenie, od tak naprawdę wspólnego dialogu, który swoją bazę ma i ustanawia się na różnych scenach przy okazji właśnie próbowania i muzycznego konwersowania. I stąd myślę ta nazwa. Piszecie gości, czy rozmawiacie tylko w dwójkę? W dwójkę tylko rozmawiamy. Jaką muzykę gracie? Jazzową. No, też głupie pytanie. Dobrze. No to już tak na koniec, żebyśmy podsumowały. Co uważacie, co jest waszym największym sukcesem? Ja uważam, że no właśnie to, co już mówiliśmy, przynajmniej tutaj z mojej perspektywy, to, że stworzył się ten zespół, a z tego zespołu stworzyła się naprawdę wyjątkowa jakaś więź, przyjaźń i myślę, że to będzie... Bałam się, że powiecie płyta. No dla mnie też to jest oczywiście gdzieś tam, ale to jest właśnie jakby... Fryderyk też jest miłym dodatkiem, ale no jakby uważam, że to, że jest to no taka wartość, uważam na lata, na całe życie, że będziemy tak razem działać. Ja też jeszcze może dodam w nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy, że dla mnie osobiście to jest super ważne, żeby wspierać kobiety, wspierać się wzajemnie i ja jestem dumna po prostu z tego, że możemy przecierać te szlaki i jako kobiety zmieniać tę rzeczywistość i robić coś fajnego, więc ja chyba z tego się cieszę również. Oprócz tego, że się przyjaźnimy. I że... Perkusja się odzywa. Tak. No, bo coś chciałaś powiedzieć, nie? Myślałam, że dajesz tak dyskretnie znak. Tak, to moja stopa sama poszybowała na znajome miejsce. Dokładnie, bardzo chętnie coś dodam. Dodam to, że jak najbardziej zgadzam się z wami. Jest to przewspaniała okazja do tego, by być ze sobą i tworzyć po prostu jeden działający fajnie organizm. Co jest najpiękniejsze, moim zdaniem w tym składzie jest miejsce na wszystko, od łez radości do łez rozpaczy. I jakiekolwiek by to nie łzy nie były, zawsze siebie po prostu wspieramy, zawsze jesteśmy i tworzymy muzykę. I kiedy jesteśmy w takim zestawieniu, no wtedy po prostu wszystko się jakoś układa i jest prostsze. I olbrzymia radość grania. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, czekam na drugą płytę. Dziękujemy. I już was zapraszam z drugą płytą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.